Witajcie na kanale Kwasogranie, prany kolej za sterami Forest Green. Nowy odcinek, nowe wyzwanie. Zobaczmy, jak wygląda zespół. Co tu się dzieje? Taylor Dorsett, ma Mitchell, Medina, Emblatona, Niorin, McAllister, Gonzalez, Pawłowski. Na ławce rezerwowych Johnson, Holland troszkę poddenerwowany, Osei Tutu poddenerwowany, a Quintola już lepiej, Tutu dostanie szansę, Ings dawno nie grał, więc też jest poddenerwowany, Holland tak samo, ale no tutaj na razie zagra Mitchell ma. Takim składem wyjdziemy na kolejne spotkanie. Tam jest denerwowanie, ale jeszcze Kovacevic, Nombi, Kiso. Jest denerwowanie, ale nie jest jeszcze, nie dobijają się do składu przez jakieś uwagi, przytyczki. Johnson tutaj jedynie troszkę wprowadzał nerwowości, że nie został wybrany do składu. No, takie decyzje czasem menadżer musi podejmować. Ktoś jest lepszy. Taylor wydaje mi się, że jest w dobrej dyspozycji z Dorsettem. Popełniają błędy, ale potrafią też dobrze grać w piłkę, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym meczu. Aniorin. Tylko dobrze rozprowadzić tą futbolówkę wśród piłkarzy. Forest Green. Pierwszy strzał Pawłowskiego. Trzecia minuta. To mogło się udać. Mitchell. Mitchell, Medina, Mitchell, Emblaton, Aniorin, aj, no niestety. Diaby. Wraca ma, próbował ślizgiem przejąć tą piłkę bez problemów, jednak dośrodkowanie doszło do pole karne, no i teraz ma dobra interwencja. Jest rzut rożny, pierwszy rzut rożny w tym spotkaniu. Mówię, nie lubię tych rzutów rożnych, bo po nich często tracimy bramki. Drużyny przeciwne wykorzystują nasze słabe punkty. I było blisko. Taylor. Mitchell. Medina, dobra piłka do Gonzaleza, od Pawłowskiego, na dwa razy, na trzy razy, na cztery, dobitka, nic z tego nie będzie, jeszcze chyba tam był faulowany zawodnik drużyny przeciwnej, no niestety tym razem bez bramki. Podanie do Emblatona. Emblaton rozpędza się, nasz pomocnik. Dobra piłka do Gonzaleza. Aniorin. No i w końcu wyrwał siatkę Aniorin. 18 minuta, prawie 19. 1-0 dla Forest Green. Czyżby kolejny mecz, który przybliży nas do zwycięstwa? No zobaczymy. Bardzo dobra postawa Pawłowskiego, że tutaj podzielił się podaniem z Aniorinem, był w lepszej pozycji, fajnie to wyszło. Możemy być tylko zadowoleni z takiej sytuacji. Oj, teraz problemy, duże problemy pod bramką. Pawłowski. Przerzut piłki do Mitchella. Mitchell, już Medina uruchomiony, jest Pawłowski. Nie, tym razem nie dociera do niego podanie. I Nombe szybko Rotterdam kontratakuje. Alvarez. Mamy rzut różny. Kolejny rzut różny, tym razem z prawej strony. Dośrodkowa Etiech, Pawłowski, Aguirre. Świetny wyskok naszego bramkarza. Aniorin. Piłka do Mediny.
Przedłużenie do Michela, Michel do Pawłowskiego, podanie do Gonzalesa i tutaj gdyby to wpadło, to byłaby piękna akcja. 3-4 podania, szybka akcja, szybka gra, no i byliśmy blisko zdobycia bramki. McAllister, strzał z daleka, świetna obrona bramkarza drużyny gości. Jeszcze raz McAllister będzie mógł spróbować swoich sił, tym razem za daleko sobie wypuścił piłkę, ale udało mu się przebić do końca, no i tego nie można było się spodziewać, że będzie uratuje tą sytuację, będzie mógł oddać strzał. Teraz podanie jeszcze raz do Emblatona, tutaj Pawłowski, próbowali rozegrać to troszkę inaczej piłkarze Forest Green, Aniorin, McAllister będzie szukał dośrodkowania, Emblaton wyskakuje wysoko, ale tutaj obrońcy Rotteramu jednak szybsi przy tym wyjściu, dojściu do piłki. Dobrze, teraz Medina, nie ma faulu, jest Dani Gonzalez i mamy niestety pudło. Z każdej strony próbują piłkarze strzelać drużyny Forest Green. No, powiem tak, że tutaj Gonzalez powinien wykorzystać tą sytuację. To była prawie setka. Naprawdę tutaj powinno być 2-0 i może troszkę lżej by się grało. Teraz zejście do środka Nombe. To jest zawodnik, który potrafi zakręcić obrońcami, potrafi ciałem się zastawić. Pawłowski, Medina, Mitchell. No i mamy koniec pierwszej połowy. 1-0 to jest mała zaliczka przed kolejną połową, przed kolejnym spotkaniem. To byłoby za dużo powiedziane, przed kolejną połową. Nie zmieniamy nic w składzie. Na razie Medina i spółka będą próbowali tutaj namieszać w formacjach Rotteramu. Ma Aniorin, Pawłowski. A gdyby ta piłka spadła pod nogi Gonzalesa, mielibyśmy 2-0. Chyba po cichu piłkarze. Forest Green liczyli na to. To środkowanie Mediny, troszkę za plecy, ale piłkę złapał McAllister, jedno kółeczko, oddanie piłki do Ma i tym razem to Ma. Będzie szukał okazji szczęścia i jeszcze gdzieś piłkarze Forest Green mieli piłkę w boisku, mogli tutaj sprawić niespodziankę, Tiech, no ale tak się nie dzieje. Diaby zabiera się z dwoma zawodnikami na plecach, kontratakując, będzie szukał dośrodkowania, na szczęście tutaj jest Taylor, on wyjaśnia tutaj piłkarzy drużyny gości. Dobra piłka do McAllistera, McAllister, lekkie trudności, ma Gonzalez Pawłowski i myślałem, że to Pawłowski ustawi ten mecz. No niestety tak się nie dzieje. Pawłowski tym razem też pudłuje i kolejna setka dla zawodników Forest Green. To jest już druga setka w tym meczu, zmarnowana przez naszych napastników. Pawłowski tym razem próbuje odebrać piłkę, zbliżając się do przeciwnika. Blaton zejdzie, wejdzie Goc, wejdzie Tutu za McAllistera. Kelman, oto Maje. Nie, no na razie zostawimy Pawłowskiego na boisku. Widać, że ma jeszcze sporo sił, żeby powalczyć tutaj z zawodnikami drużyny przeciwnej.
Jest faul, niestety, naszej drużyny. Gonzalez podejdzie bliżej, zmuszając do długiej piłki naszych przeciwników. Piłka do Tutu dopiero wszedł. Świetnie wyprowadził to podanie do Mama, Aliorin, Gonzalez, uderzenie z daleka i w końcu ta piłka znalazła drogę do bramki. 76 minuta, 28 sekunda, Forest Green 2-0. Dani Gonzalez. Akcja troszkę z przypadku, tam ma, próbował zagrywać, została piłka zblokowana, wpadła pod nogi Aniorina, on przedłużył to podanie, no i mamy bramkę na 2-0, Gonzalez się świetnie zabrał z tą piłkę w pole karne, obrócił się, no i rzeczywiście zrobiła się okazja do zdobycia gola, zejdzie Aniorin, wejdzie Jinks, który ostatnio narzekał na brak gry, Kelman i Pawłowski zostanie zmieniony w końcu, 76 minuta, 2-0, troszkę spokoju, wdziera się w szeregi Forest Green. Wiadomo, tak? Mówiłem wam, nie musimy na to patrzeć, że to jest 2-0, ponieważ wiele razy w takich sytuacjach 2-3 ataki nagle było 2-2, więc jakby gdzieś tam nie możemy na to patrzeć, że jest 79 minuta, ale no musimy walczyć do końca. Musimy walczyć do końca. Jesteśmy bliżej wygranej niż dalej. Jeżeli utrzymamy tempo gry, jeżeli nie będziemy tak tracić piłek jak w tym momencie i drużyna Rotramu nie złapie kontaktu, to może się to spotkać z wygraną. Tak, mówiłem, te stałe fragmenty, Kioso zdobywa gola, Medina Garik, niepilnowany Kioso zdobywa gola. 2-1. No i już robi się niebezpiecznie. Już robi się niebezpiecznie. Medina jeszcze jest na boisku. Właśnie Mitchell traci piłkę. 55 minuta. Patrzymy na zegar. Mitchell, Kioso będzie próbował dośrodkowywać. Dobrze teraz Jenks w stronę tutu ma. No idziemy do przodu. Idziemy do przodu. Ma zatrzymał się na chwilę, czeka na Tutu, zyskuje troszkę na czasie, 89 minuta, Tutu popełnia błąd. Tutu popełnia błąd, ale na szczęście nasz bramkarz jest na straży. Teraz Kioso, jest dośrodkowanie, czy uda nam się wybronić? No, Kelman przytomnie, daleko. To nawet chyba Goc wybił. Mamy to, 3 punkty, to jest najważniejsze. Końcówka troszkę nerwowa, ale ogólnie zespół rozegrał bardzo dobre zawody. Nie można się do niczego przyczepić. Aliorin ma Aguirre. Dobry mecz całego zespołu. Wszedł Jinks, zagrał, więc tutaj wydaje mi się, że też te morale gdzieś tam pójdą w górę. Dostał troszkę minut. No właśnie, nie możemy tracić bramek w końcówce, to jest też ważne, co Medina może... Okej, zobaczymy, co tu się dzieje, czy są jakieś nowe talenty, czy będziemy... Jest Franco 400, wydaje mi się, że tutaj jest szansa na takie gwiazdy. Tutaj piłkarze po setce 150... Widzicie, kierujemy się przy wyborze zawodników. Troszkę kierujemy się przy wyborze zawodników, kierujemy się ceną, no bo ja to na pewno przełożę, nie mogę negocjować kontraktu z Mediną. To jest ciekawe. 6 miesięcy mija, ale pewnie jak minie mecz z Oxfordem, to będę mógł. Spróbujemy jeszcze raz to zrobić. Jeżeli się nie uda, no to w tym odcinku to tyle. Zapraszam was na kolejne odcinki.
odcinki kwasotrania. No i mam nadzieję, że Forest Green zmierza po wygraną w tej lidze League One. No i zobaczymy się w Championshipie. 24 spotkania za nami, jeszcze trochę spotkań przed nami, jesteśmy gdzieś w połowie. Zachęcam do oglądania. Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.